Dzień dobry. Znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Zwykle nagrywam filmiki na temat nauki języków obcych albo kultury amerykańskiej. I zwykle są trochę osobiste. Opowiadałem historię o tym, jak nauczyłem się języka polskiego wiele, wiele razy. Nawet tydzień temu, kiedy nagrałem filmik o mnie. Ale dzisiejszy filmik będzie bardziej osobisty niż kiedykolwiek wcześniej. Od początku tego roku robiłem aluzję, że mamy jakieś duże plany i wreszcie przyszedł czas, żeby podzielić się nimi z wami. No, mogłem opowiedzieć wam o tym, no może 2 miesiące temu, ale szczerze mówiąc, byłem przerażony i właśnie to jest problem z marzeniami. Jest przerażające realizować je, bo jeśli ci się nie uda, to marzenie stracisz na zawsze. Więc jest kuszący nikomu nie powiedzieć, nie spróbować, nie ryzykować. Ale wtedy to marzenie nigdy nie zrealizujesz. W każdym razie przyszedł czas ryzykować. Ale najpierw chciałbym opowiedzieć wam o czymś, co zdałem sobie sprawę parę miesięcy temu. Zupełnie zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj są urodziny mojej żony, Carrie. W komentarzach proszę życzcie jej wszystkiego najlepszego z tej wspaniałej okazji. Blisko nowego roku zawsze rozmyślam poprzedni rok. Myślę o tym, co było osiągnięte, co nie, co było dobre, co złe. I to pomaga mi nie tracić czasu. Mam małą obsesję na punkcie stracenia czasu. Od wieku chyba 14 piszę notatki obsesyjnie. Mam kilkadziesiąt zeszytów, w których są piosenki, pomysły, listy, programy komputerowe. Jestem programistą. Przez jakiś czas nawet miałem kalendarzy, w których nie pisałem tego, co planuję robić, ale to, co właśnie zrobiłem w dzień wcześniej. I czas idzie tak szybko i jest tak łatwo stracić perspektywy. I od czasu do czasu czytam moje notatki, żeby trzymać perspektywy. Więc blisko końca zeszłego roku rozmyślałem tamten rok. I nie podobało mi się to, co zauważyłem. No tutaj jest kilka z moich zeszytów. Nie wiem, co jest w tym. O, to kiedy byłem w Rosji i. O, no tu piszę. Jest jakaś data. Zwykle no. Piszę datę obok wszystkiego. Aha, no dobrze, to było w roku 2004, ale mam zeszyty nawet do 90. Nie ma tutaj organizacji w ogóle. No, to jest w roku 1999 i no, piszę przeróżne rzeczy. O, piosenki. W pierwszej części roku 2011 razem z moją żoną nie mieliśmy pracy i mieszkaliśmy u moich rodziców. Spędziłem mój czas nad językiem polskim, pisaniem artykułów i nagrywaniem filmików i oczywiście nad stworzeniem Bibliobirda,
BiblioBird to moje aplikacje webowe do nauki języka angielskiego. No krótko mówiąc, to był wspaniały czas. Ale no, w czerwcu niestety spotkaliśmy się z rzeczywistością. Carrie znalazła pracę, wynajęliśmy mieszkanie, ja zacząłem pracować na zlecenie jako programista i współzałożyłem firmę technologiczną H2O Score. Więc mieliśmy dość pieniędzy, żeby stać na życie i wszystko z moją firmą szło bardzo dobrze, faktycznie, może nawet za dobrze. Stworzyliśmy pierwszą wersję naszego produktu, no, wynajęliśmy biuro, zatrudniliśmy ponad 10 stażystów, no, rozmawialiśmy z inwestorami i mediami i to wszystko szło coraz szybciej i zajęło mi coraz więcej czasu. Zanim nawet zauważyłem, prawie przestałem nagrywać filmików i wcale przestałem ćwiczyć język polski i pracować nad BiblioBirdem. Mówiłem o tym więcej w innym filmiku, który nagrałem w styczniu. Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Zdałem sobie sprawę, że tylko mam czas, energię i pasję na jedną rzecz. Nie mogłem dalej udawać, że robię wszystko, bo już było jasne, że tego nie robię. Więc musiałem zdecydować. Ale co wybiorę? Czy zamknę BiblioBird i LinguaTrack, mój blog, i dalej będę skupiać się nad firmą, która idzie nieźle? Czy pominę tę możliwość i wrócić do mojej pasji, to znaczy do nauki języków obcych? No to chyba już jasne, bo oglądacie ten filmik na moim blogu, ale w styczniu zrezygnowałem z H2O Score i zdecydowałem się skupiać na pomaganiu innym z nauką języków obcych. To tylko kwestia jak. Okej. No, teraz będę mówił trochę o naszym wielkim marzeniu. Zauważajcie, że mówię nasze marzenie, a nie moje, bo moja żona, Carrie, też będzie grała dużą rolę w tym. To również jest jej marzenie, więc to ma jakiś sens, że publikuję ten filmik dzisiaj na jej urodzinach. Przez ostatnie 4 miesięcy rozmawiałem z wieloma ludźmi na temat ich problemów, potrzeb, obaw i pragnień dotyczących nauki języków. I myślę, że znalazłem sposób, w który będę mógł im pomagać oraz pisać więcej artykułów, nagrywać więcej filmików i dodawać więcej funkcji do BiblioBirda. Ale jak zawsze, również będziemy potrzebowali waszej pomocy. I w jaki sposób będziemy mogli to wszystko zrobić? No, powiem wam w następnym filmiku. Przepraszam, ale ten filmik już jest zbyt długi, ale nie będziecie czekać tak długo, bo bardzo chciałbym nagrać następny filmik w tym tygodniu. Ale w międzyczasie proszę napiszcie w komentarzach i opowiedzcie nam o twoich marzeniach. Czy masz jakieś marzenia, które są tak cenne, że boisz się spróbować jej zrealizować? Czy kiedyś spróbowałeś zrealizować jakieś marzenia? Co się stało z tym?
no napiszcie w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.